mam nadzieję, że od niedzieli wielu z nas myśli o tym, jak to się przyjaźnić z Duchem Świętym. Że trzeba nam się przyjaźnić z Duchem Świętym, że to jest wielkie wyróżnienie dla nas, że możemy mieć osobistą relację z Duchem Świętym. I ponieważ byliśmy zachęcani do tej bliskości z Duchem Świętym w niedzielę, ponieważ świętowaliśmy jako Kościół zesłanie Ducha Świętego, no to i dzisiaj jeszcze pociągniemy temat. Bo chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o darach Ducha Świętego. Oczywiście nie zdążymy omówić wszystkiego, ale zaczniemy. Jak Bóg pozwoli, to może w przyszłą środę pociągniemy dalej, ale dzisiaj zaczynamy, bo rzadko mówimy w naszym zborze o darach Ducha Świętego, mówimy o chrzcie w Duchu Świętym, ogólnie o potrzebie Ducha Świętego, a bardzo dawno temu nie mówiliśmy tak trochę szczegółowiej o darach Ducha Świętego, o których Pismo Święte dosyć wyraźnie mówi i dlatego też dzisiaj poświęcimy naszą uwagę darom Ducha Świętego. W ogóle chciałbym, żebyśmy sobie tak uświadomili na nowo, jak bardzo ważne jest, żeby w zborze Pańskim, w Kościele panowała odpowiednia równowaga duchowa. Bo niestety, ale mamy wrodzoną chyba tendencję do popadania w jakąś skrajność. Albo dbamy w zborze o porządek taki, żeby tu wszystko było zgodnie z marszrutą, którą ktoś tam ustali, że tak ma się to wszystko odbywać co do minuty prawie. I ten porządek no jest priorytetem wtedy. Albo nie pilnujemy tego porządku do tego stopnia, że robi się ogólny bałagan i nie wiadomo co, kiedy i jest ogólny harmider jak gdzieś w przedszkolu na przerwie, że trudno opanować całą sytuację. A potrzeba nam równowagi, potrzeba nam życia, pełni życia duchowego, ale nie kosztem utraty porządku, bo wtedy grozi nam samodestrukcja, jeśli zabraknie porządku. I potrzeba nam porządku, ale nie kosztem życia, bo wtedy grozi nam śmierć. I wyglądamy jak cmentarz, równiutko groby poustawiane, kwiatki na tego, ale życia na cmentarzu normalnie to nie ma. A my przecież tak nie chcemy. Niemniej jednak no, trzeba nam pamiętać, że tę równowagę, duchową równowagę w Kościele nie osiągamy własnymi wysiłkami. To Duch Święty został posłany po to, aby właśnie w Kościele poprzez swój wpływ na wierzących ludzi utrzymywać tę zdrową równowagę. Trzymać Boży porządek z jednej strony, z drugiej strony ożywiać nas każdego dnia i utrzymywać zdrowe tempo wzrostu, dzięki czemu zbór może właściwie funkcjonować, przygotowywać się na spotkanie z Panem Jezusem, naszym oblubieńcem, a jednocześnie składać świadectwo wiary o Nim, żeby wokoło ludzie wiedzieli, że my żyjemy dla Niego. Niestety zdarza się, że można dzisiaj spotkać zbór bez Ducha Świętego. Z jakich powodów brakuje czasem darów Ducha Świętego, obecności Ducha Świętego w życiu codziennym zboru? No, przyczyn może być wiele, ale jedną z nich jest na pewno niewiedza i niedostateczne nauczanie na temat Ducha Świętego. Jeśli się w zborze nie zwiastuje Słowa Bożego na ten temat, jeżeli się pomija, jeżeli tylko o Duchu Świętym się mówi wtedy, kiedy się mówi w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, no to lipa, nie?
To za mało, zdecydowanie za mało. Kiedy serca wierzących ludzi nie są pobudzani przez Słowo Chrystusowe, wiara w nich nie rośnie przez Słowo, bo jak Biblia mówi, że wiara jest przez słuchanie Słowa Bożego. I jeśli to Słowo Chrystusowe jest głoszone na temat Ducha Świętego, wtedy no, objawia się obecność Ducha Świętego, inaczej to nie. Inną przyczyną może być duchowa samowystarczalność i pycha wierzących ludzi, bo niektórzy mówią, mam łaskę, jestem zbawiony, no to czego mi więcej potrzeba? Przecież przyjąłem Chrystusa, jestem w łasce Bożej i nic więcej nie potrzebuję. Tak kiedyś mówili zborownicy w Laodycei, bogaty jestem i niczego nie potrzebuję. A tak naprawdę Pan Jezus na nich patrzył i mówił, żeś nędzny i goły i po prostu słabo wyglądasz w moich oczach i trzeba to bardzo zmienić. Niektórzy mówią, dlaczego mam się modlić innymi językami, których nie rozumiem. Wolę powiedzieć, wolę modlić się zrozumiale, no bo przecież no sam Święty Paweł kiedyś napisał, że woli w zborze powiedzieć 5 słów zrozumiałych niż 10 tysięcy czy 1000 niezrozumiałych. Ale to może być przejawem pychy wiele razy, nie? Że po co mi to? Ja się tak naprawdę stawiam wtedy ponad naukę apostolską, bo właśnie apostoł Paweł dziękował za dar mówienia innymi językami i napisał, że modli się więcej niż wielu innych. Więc to jest, byłoby bardzo niebezpieczne, gdybyśmy przyjęli taką postawę. Po co mi to? Do czego mi to jest potrzebne? Trzecią przyczyną, którą chcę wymienić, przyczyną braku darów Ducha Świętego w zborze, jest gloryfikacja ludzkiego rozumu. No, żyjemy w takich czasach, że chcemy wszystko kontrolować własnym rozumem, wszystko, co się dzieje wokoło, chcemy mieć pod kontrolą. Nie lubimy takich sytuacji, że coś się zaczyna dziać, co wykracza poza naszą kontrolę. No, jak powieje mocny wiatr i widzimy, co się zaczyna wokoło dziać, no to się nie czujemy tak komfortowo w takiej sytuacji. Myśmy chcieli wszystko mieć opanowane. Rozum oczywiście jest ważny i należy go używać, bo jest przecież darem od Boga. Ale kiedy w zborze zapanuje kult rozumu, to Duch Święty nie ma w nim nic do powiedzenia, bo rozum wszystko chce mieć pod kontrolą. Jeszcze inną przyczyną może być obawa, lęk przed czymś nowym i nieznanym. No bo wiecie, jak Duch Święty przychodzi, to nie wiemy, jak to się potoczy. Ja sam pamiętam takie chwile, kiedy modliłem się o chrzest w Duchu Świętym, ale kiedy moje serce się unosiło, kiedy odczuwałem obecność Ducha Świętego, że za chwilę ten Duch Święty weźmie mój język i tego, to robiłem krok do tyłu, bo się bałem, że co to się w ogóle może wydarzyć ze mną. Jajku, to przecież jest niebezpieczne. Jak mnie tak porwie, oj. No, więc może tak być, że czasem z powodu obaw przed czymś nieznanym. No oczywiście obawą, słuszną obawą jest też to, że nie chcielibyśmy mieć do czynienia z nieduchowymi posiadaczami darów, czyli z fałszywymi darami rozmaitymi, bo tego też się gdzieś tam mnoży wokoło i byśmy chcieli tego uniknąć. Ale czasem chcąc bardzo uniknąć czegoś fałszywego, możemy odrzucać i prawdziwe. I te obawy są z jednej strony w jakimś stopniu potrzebne, ale czasem mogą właśnie doprowadzić do tego, że brakuje w ogóle darów Ducha Świętego w zborze, bo wszystkiego się boimy. Boimy się też egzaltacji i zakłócenia porządku w zborze. I nie czujemy się komfortowo, kiedy ktoś zaczyna popadać w jakiś taki stan
takiego uniesienia, że widać, że już nie panuje nad sobą, więc my byśmy chcieli wyciszyć takie elementy. No. Może też być powodem braku darów Ducha Świętego w zborze zwyczajna niewiara. Ona się może brać ze złej doktryny, że to już jest nieaktualne, że we współczesnym zborze już w ogóle nie ma potrzeby takich darów, takie nauki krążą w środowisku chrześcijańskim. Może to być sceptycyzm, takie niedowiarstwo, takie, wiecie, rezerwa taka, która zabija z jednej strony pragnienie w nas, w innych braciach, jeżeli się i siostrach, jeśli zetkną się z naszym sceptycznym podejściem, z takim, wiecie, z kpinką jakąś i z przytoczeniem czym prędzej jakichś przypadków negatywnych, no to komu się będzie chciało w naszym towarzystwie poszukiwać, dążyć do nadzwyczajnego działania Ducha Świętego? No raczej będzie chciał się dostosować do innych i tak, no niedobrze to wygląda. Takie podejście sceptyczne może w końcu zaowocować zupełnym niedowiarstwem w to, że Duch Święty może jeszcze dzisiaj w nadzwyczajny sposób działać. A co się dzieje ze zborem bez Ducha Świętego? No, zbór bez darów Ducha Świętego można zobrazować na wiele sposobów, ale wszystkie sprowadzają się do jednego, że nie ma on szans na rozwój, ani nawet na przetrwanie. Za jakiś czas, jeśli nie ma działania Ducha Świętego, jeśli Duch Święty nie ma wolności działania w lokalnym zborze Kościoła, to ten zbór nie tylko się nie rozwija, ale nawet zamiera. Jest jak ciało, którego członki są niesprawne i osłabione. Jak organizm, któremu nie dostarcza się żadnych witamin. To wątłe się robi. Jest jak brygada budowlana, która ma zbudować dom, a nie ma żadnych narzędzi do tego. No to co? Co będzie dom z tego? No nie będzie. Choćby siedzieli tam nie wiem jak długo. Nie ma, jest jak organy, którym brakuje szeregu piszczałek, więc się nie może wydobyć z nich pełne brzmienie. Jest jak gospodarstwo bez żadnych zasobów i z pustą kasą. Taki zbór jest ubogi, nędzny, chociaż jest powołany do szafarstwa rozliczną łaską Bożą, jak czytamy w Słowie Bożym. Ileż darów, ileż obietnic, ileż błogosławieństw jest dla ludu Bożego na tej ziemi, w tej pielgrzymce. Ale jak nie ma otwartości na działanie Ducha Świętego, to nic z tego nie będzie. To będzie tylko taka najwyżej organizacja ludzka, która sobie tam przez jakiś czas podziała. W zborze pańskim liczy się zarówno relacja pionowa, czyli kontakt z Bogiem, jak i relacja pozioma, kontakt z braćmi i siostrami. I jeżeli te relacje, czy ta więź z Bogiem i więź z braćmi i siostrami jest prawidłowo prowadzona, jeśli się rozwija, to wtedy zbór jest zdrowy, prowadzi zdrowe życie, rozwija się, spełnia swoją rolę. Tak, potrzebowałem zrobić taki wstęp, żebyśmy sobie odświeżyli tę myśl, jak bardzo potrzebujemy Ducha Świętego. A teraz kilka słów na temat rozróżnienia charyzmatów, darów łaski. Bo w Nowym Testamencie można ponad 20 rozmaitych charyzmatów zauważyć, czytając Słowo Boże. I po pierwsze, takim charyzmatem jest tak zwany własny dar łaski Bożej, własny charyzmat. Talent, uzdolnienie,
predyspozycje, naturalne cechy, które umożliwiają użycie określonych, w określonych sytuacjach tych naszych uzdolnień i postaw dla chwały Bożej i dla pożytku innych ludzi. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian 7:7 napisał: chciałbym oczywiście, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja. Każdy jednak otrzymał od Boga swój własny dar łaski. Jeden taki, drugi inny. I o jakich tutaj, o jakim darze tu jest mowa? Darze języków, darze uzdrawiania. I tutaj jest mowa o pewnych naturalnych predyspozycjach człowieka. W kontekście tego, że jeden jest, może, chce się żenić, a drugi nie chce się żenić. Jeden jest, nie potrafi żyć w pojedynkę, a drugi właśnie ma taki dar, że woli żyć w pojedynkę. W takim kontekście to słowo się pojawia, ta myśl o tym osobistym charyzmacie. Bo tu właśnie pojawia się to słowo, dar łaski. Każdy ma od Boga swój własny dar łaski. Jeden taki, a drugi inny. Innym charyzmatem, który występuje w nauce Nowego Testamentu, to jest charyzmat Boży. To znaczy życie wieczne w Chrystusie Jezusie. Rzymian 6:23. Gdyż zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem Bożej łaski, tu jest właśnie to słowo charyzmat Boży, jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie naszym Panu. Czyli, że oprócz takiego osobistego daru, jaki każdy ma, każdy, wiesz, jaki masz dar? Do czego jesteś uzdolniony? Do czego cię ciągnie? W czym się czujesz mocniejszy? W czym widzisz, że możesz być użyteczny dla Kościoła? Wiesz, jaki jest twój charyzmat osobisty? No warto jest sobie to przemyśleć, nie? W czym... Czym mnie Bóg obdarował w odróżnieniu od innych ludzi? Co mogę używać bez jakichś, nie wiadomo, jakichś ceregieli? Po prostu ruszyć się i zacząć coś robić. Wyciągnąć ręce, pojechać, spotkać się, coś wykonywać, bo mam to uzdolnienie, bo mam ten charyzmat. Ale jest ogólnie, jak tutaj czytamy, też charyzmat Boży, to znaczy życie wieczne w Chrystusie, bo darem Bożej łaski, właśnie tym darem, charyzmatem Bożej łaski, jest życie wieczne. I to, tu mam nadzieję, w tym gronie wszyscy mamy ten charyzmat. Tak? Prawie wszyscy pokiwali głowami. Super. Czyli chodzi o to, żebyśmy mieli świadomość, że oprócz innych charyzmatów, o które trzeba zabiegać, zostaliśmy obdarowani w Chrystusie tym charyzmatem Bożym, czyli życiem wiecznym w Chrystusie Jezusie. Ten dar przyjęliśmy z chwilą uwierzenia w Jezusa Chrystusa. Jest też wymieniony w nauce apostolskiej charyzmat chrystusowy, to znaczy przebaczenie grzechów, usprawiedliwienie nas z łaski przez wiarę. Czytamy Rzymian 5:15. Jednak z darem łaski, i tu jest charyzmat, jest inaczej niż z upadkiem. O ile jeden upadek ściągnął śmierć na wielu ludzi, o tyle łaska Boża i dar tej łaski, wyjednany przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, wielu ludziom przyniosły obfitość dobrodziejstw. Inaczej też niż w przypadku tego jednego, który zgrzeszył, jest ze wspomnianym darem. O ile wyrok za jeden upadek ściągnął potępienie, o tyle dar łaski niesie usprawiedliwienie z powodu wielu upadków. I tutaj dobitnie, jeśli byśmy cały kontekst czytali, chodzi o ofiarę Jezusa Chrystusa, którą złożył za nas i dzięki której właśnie jesteśmy oczyszczeni z naszych grzechów, bo z tego daru korzystamy za każdym razem, gdy wyznajemy nasz grzech. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, czytamy 1 Jana 1:9, On jest wierny i sprawiedliwy, przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. To jest charyzmat chrystusowy, tak byśmy go mogli nazwać. I jest
jeszcze inny rodzaj charyzmatów, mianowicie charyzmaty Ducha Świętego. I o nich będziemy mówić podczas tych najbliższych spotkań. Charyzmaty Ducha, dary Ducha Świętego. Mają one niewątpliwie praktyczne znaczenie w życiu wierzących ludzi. Czytamy w liście do Rzymian w 1 rozdziale, 11 werset. Pragnę was zobaczyć, pisał święty Paweł, aby dać wam udział w jakimś duchowym charyzmacie, darze łaski i w ten sposób umocnić was, a dokładniej rzecz biorąc, razem z wami doznać zachęty dzięki wspólnej wierze, waszej i mojej. I apostoł Paweł, pragnąc spotkania z wierzącymi w Rzymie, nie koncentrował się na tym, że sobie coś byśmy zjedli w jakiejś restauracyjce w Rzymie, poszlibyśmy na spacer Koloseum zobaczyć, czy tam co, czy do Franciszka kopsnąć się na chwilę. W ogóle o tym nie mówił. On myślał o jednym, że ma w sobie charyzmat od Ducha Świętego, a oni też mają i chce się z nimi spotkać i chce udzielić tego charyzmatu, przyjść z darem, który otrzymał od Ducha Świętego. A dary łaski są różne. Czytamy w 1 liście do Koryntian, 12 rozdział i już dotarliśmy teraz do tego klasycznego tekstu, który będziemy rozważać. Dary łaski są różne, ale Duch ten sam. Różne są dziedziny służby, ale Pan ten sam. Różne też są formy działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. W każdym zaś dla wspólnej korzyści, uwaga, dla wspólnej korzyści w jakiś sposób przejawia się Duch. Jeden za jego pośrednictwem otrzymuje słowo mądrości. Drugi w podobny sposób otrzymuje słowo poznania. Jednemu Duch daje wiarę, drugiemu ten sam Duch udziela darów uzdrowień. Przez jednego przejawia się moc, przez drugiego proroctwo. Jeden potrafi rozpoznawać duchy, drugi mówić różnego rodzaju językami. Kto inny z kolei potrafi je wyłożyć? Wszystko to sprawia jeden i ten sam Duch, darząc każdą osobę tak, jak chce. Piękny tekst, przebogaty tekst, przedstawiający nam 9 darów Ducha Świętego. Każdy z nich jest inny, każdy służy wspólnemu pożytkowi, każdy powinien nas rozpalać, że potrzebujemy takich darów pośród siebie. I nie przychodzi nam do głowy, że wszystkie my sami byśmy chcieli. Ale czy byśmy nie chcieli, żeby jeden miał taki dar, a drugi inny, a trzeci jeszcze inny, a czwarta taki. I żeby w zborze wszystkie te dary się przejawiały. No myślę, że niczego tu nie wymyślam, tylko że naprawdę, jak sobie tak zastanowimy się bliżej, to byśmy chcieli, żeby wszystkie te dary w naszym zborze się przejawiały. Oczywiście apostoł Paweł w kontekście nauki o darach Ducha Świętego podkreślił miłość jako środowisko, jako atmosferę, w której te dary powinny się rozwijać, na której fundamencie powinny te dary się przejawiać. Oczywiście gorąco pragnijcie większych darów łaski. Ja wam nawet wskażę drogę do najwspanialszą. Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co dźwięczy, lub hałaśliwym cymbałem.
Choćbym posiadł dar prorokowania i pojął wszystkie tajemnice, myślą ogarnął całą wiedzę i dysponował pełnią wiary, także przenosiłbym góry, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym część po części rozdał swą całą własność i swoje ciało wydał w sposób budzący uznanie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie osiągnął. Ważne, żebyśmy tę świadomość mieli, bo właśnie dary Ducha Świętego są darami łaski i potrzeba, żebyśmy przyjmowali je w miłości do Boga i do siebie wzajemnie i posługiwali się w atmosferze miłości. Bo dary Ducha są darami łaski. Nikt z nas nie osiągnął ich własnym wysiłkiem, one są poza ludzkimi, powiedziałbym, staraniami, że to my możemy sobie sami wypracować te dary. Mamy o nie zabiegać, pragnąć ich, jak mówi Pismo, ale z tą świadomością, że nikt z nas się nie może nimi chlubić. Bo któż ciebie wyróżnia, czytamy 1 Koryntian 4,7, albo co masz, czego nie otrzymałbyś, a jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakobyś nie otrzymał. To bardzo ważne, żeby właśnie Bóg zna nasze serce, Bóg wie, co tam w nas się może zrodzić i dlatego też bardzo ważne, żeby do sprawy darów Ducha Świętego podchodzić w tej świadomości, że to są dary łaski i że to są dary do służenia innym. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Celem darów Ducha jest budowanie zboru, wywyższenie Jezusa Chrystusa. Nigdy dary nie powinny być wykorzystywane do podnoszenia prestiżu własnej osoby, że ja tutaj to jestem prorokiem, nie? A ja to jestem to nauczycielem, a ja mam taki dar, taki albo taki. To już nie będzie to, o co chodzi. Jeszcze jesteście? To spróbujemy przynajmniej pierwszy dar omówić. Wytrzymacie? Tam wam słońce nie przygrzewa za mocno? Jak coś, to chodźcie tutaj do cienia. Jeśli wam to już dokucza i wam się spać chce, to zapraszam tutaj, gdzie jest trochę więcej cienia. Słowo mądrości. Logos Sophias. Pierwszy dar Ducha Świętego, który jest wymieniony na tej liście i który chciałbym omówić. W każdym zaś dla wspólnej korzyści w jakiś sposób przejawia się Duch. Jeden za Jego pośrednictwem otrzymuje słowo mądrości. Słowo mądrości. Pierwszy dar, który omówimy. Słowo mądrości polega na punktowym objawieniu się Ducha Mądrości poprzez człowieka wierzącego, napełnionego Duchem Świętym. Definicja, o taka powiedzmy na użytek naszego rozważania. Punktowe objawienie się Ducha Mądrości poprzez człowieka wierzącego, napełnionego Duchem Świętym. Nie jest to dar mądrości ogólnie. Taki dar na przykład otrzymał kto? Salomon, bardzo dobrze. On po prostu generalnie dostał, że jak wstawał rano, to już miał tę mądrość, jak się kładł wieczorem i tak, do pewnego czasu oczywiście, jak mu się w głowie przewróciło, to już później nie miał. Ale on otrzymał dar mądrości i tam w sądzie potrafił, i z ludźmi, i w różnych sytuacjach. Praktycznie dar słowa mądrości oznacza, że człowiek, który dzisiaj przejawił dar słowa mądrości, jutro może wypowiedzieć się niemądrze i zachować się bardzo nieporadnie, bo nie ma stałej mądrości, tylko ma dar
jeden dar, słowo mądrości. Mądrze coś powiedział, a przebłysk Ducha, Duch Święty przez Niego, właśnie przez to, że został użyty dar słowa mądrości, powiedział taką mądrość, że wszyscy aż po prostu szczęka im opadła, a to przecież człowiek prosty, to człowiek nieuczony, to człowiek, który, no przepraszam, ale w różnych sprawach sobie nie radzi nawet w życiu, a może właśnie być użyty przez Ducha Świętego. To nie jest mądrość osiągnięta na drodze wieloletnich studiów. Na przykład Pan Jezus, o Nim jest powiedziane, że jak tam przyszedł do Nazaretu, pamiętacie, jak przemówił, to ludzie mówili, skąd u Niego ta mądrość? Przecież co to za mądrość, która jest Mu dana? Takie cuda dzieje się przez Jego ręce. Przecież to jest Syn Cieśli, my Go tu znamy. Chłopak, który biegał ulicami Nazaretu. Przecież, ale właśnie, bo On miał wszystkie dary. Nasz Pan Jezus Chrystus miał wszystkie dary Ducha, żeby tak nawiasem mówiąc, że my to tam nawet nie myślmy, żeby mieć wszystkie naraz, ale On miał. Czym jest mądrość? Mądrość jest wiedzą użytą w praktycznym życiu jednostki oraz zboru. Dzięki niej umiemy właściwie się zachować, radzić sobie w kryzysach, rozwiązywać problemy, osiągać cele. I mamy przykłady w Biblii użycia słowa mądrości. Chciałbym, żebyśmy je przywołali. Na przykład rada Józefa, aby zmagazynować plony zbierane w Egipcie w latach obfitości. To było właśnie słowo mądrości. Teraz niech Faraon rozejrzy się za rozsądnym i mądrym człowiekiem, niech mu powierzy w zarząd całą ziemię, niech w tych nadchodzących dobrych latach nagromadzą wszelkiej żywności, naskładają ziarna pod zarząd Faraona, żywności we wszystkich miastach, niech ją tam przechowują. Żywność ta będzie zapasem dla kraju na 7 lat głodu, które nastaną w ziemi egipskiej. Dzięki temu kraj nie zostanie zniszczony przez głód. Ten niewolnik żydowski, który trafił do Egiptu, ten młody chłopiec, co on się na SGGW studiował i wystudiował, że to trzeba tak i tak dalej, skąd on mógł wiedzieć, że 7 lat przyjdzie obfitości, a potem 7 lat głodu? Rozumiecie? Przebłysk Ducha, słowo mądrości. Facet, który pewno sam się w nocy szczypał, co on powiedział. No bo na pewno miał też jakieś drżenie, wypowiedział takie słowa, które miały przestawić w ogóle gospodarkę całą, budowa spichlerzy, gromadzenie, to rozumiecie. Ale on otrzymał od Boga to słowo mądrości. Duch Boży się w nim przejawił. Albo inny przykład, rada Jetry, by Mojżesz podzielił się swoją pracą z innymi. Jak już Mojżesz padał, już był wypalony, przyszedł tatuś, znaczy teść, popatrzył i wtedy wyraził takie zdanie. Nie robisz tego w najwłaściwszy sposób, bo jakby mi zięć coś takiego powiedział, albo teść, rozumiecie, na linii nie tylko teściowa-synowa, ale jest pewne napięcie na linii teść-zięć. Ale jeszcze mówi mu strasznie, męczysz siebie i ten lud. Podjąłeś rzeczy zbyt trudnej dla siebie. Nie będziesz w stanie podołać jej sam. I wypowiada radę. I wierzymy, znamy tę radę, bo czytamy Pismo Święte. Radę, przebłysk. Człowiek dostał światło. Nowy Testament określa
duchową mądrość jako mądrość życiową lub wiedzę o właściwym zachowaniu w rozmaitych sytuacjach. Wyraża się ona także we właściwym zastosowaniu wiedzy w konkretnej sytuacji. Wielu ludzi ma ogromną wiedzę, ale są nieporadni w życiu. Więc tu nie mówimy o ogólnej mądrości, tylko mówimy o tym, że Bóg przez swego Ducha może udzielić nam w danej chwili, w danej sytuacji tego słowa mądrości, słowa mądrości. I w ten sposób możemy właściwie się zachować i postąpić zgodnie z myślą Bożą, chociaż nasz własny rozum nam tego nie podpowiada, bo nie mamy nawet zasobów, żeby zaczerpnąć. A jednak Słowo Boże mówi na przykład w liście do Kolosan 4:5: wobec osób spoza wspólnoty postępujcie mądrze, dobrze wykorzystujcie każdą okazję. No jeśli bym otrzymał takie słowo bez Ducha Świętego, to jak ja mogę sobie z tym poradzić, z tym wezwaniem? Żeby postąpić wobec ludzi spoza wspólnoty mądrze i wykorzystać każdą okazję. Nie wiem, może tu są zdolniejsi ludzie i sobie by tak sobie usiedli, ogarnęli wszystko, w punktach sobie wypisali, co to, ale ja się stykam z różnymi sytuacjami niespodziewanymi i całe szczęście, że jest Duch Święty, który w danym momencie przez słowo mądrości mnie samemu i innym może udzielić tej właśnie mądrości, tego daru łaski, że się zachowamy tak, jak trzeba, że zachowamy się mądrze, że zachowamy się tak, że ludzie mówią: wow, skąd u ciebie taka mądrość? Skąd ty tak wiedziałeś, jak to zrobić? Jeden to nazwie, że politycznie się zachowałeś, ktoś tam cię nazwie, że jesteś sprytny, ktoś tam coś, a ty wiesz, że to Duch Święty cię poprowadził w tym momencie i odpowiednich słów użyłeś, odpowiednio się zachowałeś. Właśnie to, o to tu chodzi. Mądrość właściwego działania w konkretnej sytuacji. Efezjan 5:15, zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy, żyjcie raczej jak ludzie mądrzy. No i jak ja tutaj padam na kolana i mówię, żeby to wykonać, to potrzebuję Ducha Świętego. Czy to jest jasne? Klasycznym miejscem ukazującym wartość i zastosowanie Bożej mądrości w życiu chrześcijanina jest list Jakuba, 3:13. Kto między wami jest mądry i uczony? Niech dowiedzie tego szlachetnym życiem codziennym, tym, że jego czyny wypływają z łagodności cechującej mądrość. Jeśli jednak żywicie w sercach gorzką zazdrość i złe ambicje, nie chwalcie się tym i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość pochodząca z góry, lecz ziemska, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość, ambicje, tam zamieszanie i wszelki zły czyn. Mądrość pochodząca z góry jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, uprzejma, dająca się przekonać, pełna miłosierdzia, dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. Stać kogoś na taką mądrość? Nasza mądrość, ludzka mądrość powoduje właśnie, że następuje napięcie z tego, walka moje, ja wiem lepiej, ja to przerabiałem i tak dalej. Mądrość, która jest od Boga, ten przebłysk ducha w słowie mądrości, on tworzy zupełnie inną atmosferę. Oświecony rozum jest pomocny dla mądrości, ale nie jest z mądrością tożsamy. Objawienie 13:18. Tu trzeba mądrości. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę bestii. Jest to liczba człowieka, 666. Co wy na to?
inne miejsce. Objawienie 17:9. Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, a także siedmiu królów. Rzym, Gorzów Wielkopolski. No właśnie. Dlatego trzeba nam właśnie Ducha Świętego, żeby nas prowadził. Jeśli komuś brak mądrości, niech prosi o nią Boga, który obdarza wszystkich szczodrze i bez wypominania, i mądrość będzie mu dana. Przykładem słowa mądrości, staram się już śpieszyć, jest to, co się działo w pierwszym zborze. W Dziejach Apostolskich jest to opisane w 6 rozdziale. Byłoby nagle apostołowie, mówią, któryś z apostołów to mówi, bo przecież chórem nie mówili tego, nie? Byłoby rzeczą niepożądaną, gdybyśmy zaniedbali słowo Boga, a zajęli się usługiwaniem przy stołach. Dlatego znajdźcie sobie, bracia, siedmiu mężczyzn, cieszących się powszechnym uznaniem, pełnych ducha i mądrości, którym moglibyśmy zlecić ten obowiązek, a sami poświęcić się modlitwie o rozgłoszeniu słowa. Słowo mądrości w danej sytuacji. Przebłysk. Jeśli chodzi o Szczepana, jednego z tych wybranych, czytamy później troszkę dalej, nie mogli jednak sprostać jego mądrości ani duchowi, pod wpływem którego przemawiał. Czyli, że on mówił w duchu, a oni byli, no poza tym, to nie potrafili temu sprostać. Przykładem słowa mądrości bardziej współczesnym, gdzieś tam kiedyś wyczytałem, to przykład pewnej dziewczyny z Madagaskaru. W czasie przebudzenia duchowego za rządów bardzo złej królowej zakazano nabożeństw i wprowadzono godzinę policyjną. W takiej sytuacji zatrzymano dziewczynę idącą na nabożeństwo. Czy nie wiesz, że podczas godziny policyjnej można wyjść z domu tylko w wyjątkowej sytuacji? Co miała odpowiedzieć, żeby nie skłamać? Nasz najstarszy brat umarł i dziś wieczorem spotykamy się, aby przeczytać jego testament. A w takim razie wolno ci iść, powiedział policjant. Super, nie? Przebłysk, słowo mądrości. Mógłbym różne przykłady przytaczać, ale myślę, że na tyle wystarczy. Cieszę się, żeście przetrwali. I wiem, że bardzo byście chcieli dowiedzieć się, na czym polega mowa wiedzy, ale dzisiaj nic, trzeba poczekać. Dzisiaj już nie będzie na ten temat. Chcę wytworzyć was głód na przyszłą środę, żebyśmy poszli dalej w rozważaniu darów Ducha Świętego. Mam nadzieję, że troszkę żeśmy pomyśleli dzisiaj więcej o tym właśnie darze, o słowie mądrości, pierwszy darze Ducha Świętego. I że się będziemy otwierać i prosić. I nieraz wierzę, że nieraz już przejawił się ten dar w waszym osobistym życiu. Niekoniecznie musi temu towarzyszyć nie wiadomo jaka świadomość, że wywracasz oczy w górę i mówisz, że o, ja teraz w duchu przemówię. Nie musi tak być wcale. Wierzący człowiek, w sercu którego zamieszkał Chrystus, w różnych sytuacjach życiowych, bez wielkich fanfarów, może przejawić słowo mądrości i być błogosławieństwem dla innych i samemu ochronić swoje życie czy naprowadzić we właściwym kierunku. Powstańmy do modlitwy i paru modlitwach głośnych, krótkich, jeśli byście mieli ochotę, pragnienie, byśmy ogólnie, gdy jesteśmy w tej atmosferze jeszcze radowania się z tego, że otrzymaliśmy Ducha Świętego, że Duch Święty działa pośród nas, że chce działać bardziej, pomódlmy się, dziękujmy Bogu za Ducha Świętego.